Henryk Biskupiak był dla mikołowskiego sportu postacią nieocenioną. Zmarł w 2010 roku maratończyk i biegacz narciarski 12 lat temu zmobilizował mieszkańców miasta i zorganizował pierwszy bieg jego ulicami. W mijaną sobotę ponad 300 biegaczy ponownie mierzyło się na wyznaczonej przez niego trasie, a wygrał reprezentant gospodarzy Wojciech Czernek. W 12 edycji biegu na starcie stawiło się ponad 300 zawodników. Z roku na rok ta frekwencja wzrasta. Oczywiście są stali uczestnicy tej imprezy, których tutaj widuję od pierwszego roku. Natomiast widzimy, że z każdym rokiem przybywa nowych twarzy. Ogólnie bieganie w tej chwili jest coraz popularniejsze, coraz bardziej popularne. Z 10-kilometrową trasą w tym roku najlepiej poradził sobie Wojciech Czernek, reprezentujący katowicki AWF. Drugi na mecie zameldował się zawodnik klubu z Dzięgielewa, Tomasz Wróbel. Ja tu biegam już któryś raz z kolei. Trasa jest dosyć ciężka, bo jest pagórkowata. Dzisiaj jeszcze wiatr wieje, dużo było pod wiatr, także w sumie dosyć ciężka, ale można powiedzieć, że dzisiejszym biegiem odczarowałem ten bieg, bo to jeszcze nigdy w kategorii nie wygrałem. Dzisiaj pierwszy raz i odczarowany. Trasa, na którą niektórzy zawodnicy narzekali, została przygotowana już 12 lat temu. Trasa jakby została praktycznie przygotowana przez pana Henryka i to on jakby wymyślił właśnie taką trasę, że biegniemy do Łazic wokół Żabki i wracamy. My troszeczkę ją zmodyfikowaliśmy, żeby osiągnąć ten dystans 10 km, bo od zeszłego roku trasa już jest atestowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki właśnie na dystans 10 km. W najszybszej trójce mikołowskiego biegu znalazł się jeszcze Witold Bulik z Gilowic. Wśród pań z kolei najszybszą okazała się Mariola Sojda z Częstochowy.